Zdrowia. Jak to Szekspir mówił? Boże, uchroń nas przed prawnikami. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No nie wiem, czy tak mówił. Boże, uchroń nas przed prawnikami, no, ale mówił coś tam na temat tych prawników. No i teraz pytanie jest takie, jaka jest przyszłość Ameryki? No Ameryka się otwiera, Ameryka po tych paru, po 7 tygodniach idiotyzmu, paniki 19, powoli się otwiera. No wszyscy ci lewacy kretyni niestety trzymają się, chcą utrzymać jak najwięcej, pozamykali parki, korty tenisowe, no plaże starają się zamknąć, no dziwacznie, zaczynają powoli otwierać fryzjerów, restauracje, tyle tylko, że restauracje będą powiedzmy 40-50% pojemności, stoły są rozstawione co drugi czy co trzeci i tak dalej, i tak dalej. No wiecie o co chodzi. Wiecie, co się dzieje. No ale teraz rekiny krążą. Kongres zastanawia się nad następną ustawą ratownictwa, czyli następne tam $1 trylion. Rozsyłają czeki podatnikom. No, rozsyłają podatnikom. Ludzie, którzy płacili 3, 4, 5, 7, 10, 15, 20 tysięcy, to teraz państwo, można powiedzieć w cudzysłowie, jak to się mówi, dostają $1200 na podatnika, no i drugie $1200 na podatniczkę, czy tam na rodzinę, także plus tam na dzieci do któregoś chyba 18 roku życia, chyba $500. Także pieniądze wracają z powrotem do podatnika. No i teraz jest następna ta runda. No przy budżecie tam kilku trylionowym, no to są ciężkie pieniądze, no ale ta ustawa ratownicza kongresu, no to teraz problem jest taki również, co zrobić z nietykalnością biznesów, ze sprawami odszkodowawczymi i tak dalej, i tak dalej. No i tu się podzieliło, jak zwykle jest partyzancki taki podział. Lewica, czyli te wszystkie związki zawodowe, wszyscy prawnicy, w zasadzie wszyscy demokraci, którzy zawsze szukają pieniędzy do wyszarpania, no i prawica, czyli konserwatyści, czyli większość ludzi, którzy chce pracować, którzy chce prowadzić biznesy, którzy chce robić jakiś postęp. No i chce żeby Ameryka działała. Także partyzancka jak zwykle. Lewactwo, złodzieje, no i prawica, Bóg, honor i ojczyzna, tak? No większość jednak chce pracować ludzi, no i biznesy, no. Nie można, wielkie korporacje są, no ale trzeba pamiętać, że korporacja to nie jest coś wyimaginowanego, to jest po prostu firma, która zatrudnia dziesiątki, setki tysięcy ludzi, płaci bardzo często jakieś tam benefity, akcje wzrastają i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest jakiś sztuczny twór, który nie istnieje. Korporacja to jest sprawa biznesowa, która wielu ludziom daje życie. No i teraz wszyscy ci prawnicy specjalizujący się w odszkodowaniach sobie ostrzą na to zęby. Co teraz można zrobić? No w zasadzie to trzeba by było się zastanowić, jak to krótkoterminowo do tego podejść i do długoterminowo, no bo mogą ludzie zacząć proponować najróżniejsze rozwiązania, regulacje i tak dalej, i tak dalej. No ale to troszeczkę potrzebne jest, żeby to było wszystko szybciej. To musi być jednak jakieś zabezpieczenie. Na dzień dzisiejszy cały ten system odszkodowawczy, no to jest regulowany na poziomie stanów, także, że 50 stanów, rząd w Waszyngtonie, no to w zasadzie to jest USA, to są Stany Zjednoczone Ameryki, to jest taka federacja i każdy z krajów, no, ma swój własny kongres, można powiedzieć, ma swój własny Sejm, no bo w Waszyngtonie jest 435
przedstawicieli, reprezentantów na te 340 milionów, czyli to jest około 700 tysięcy ludzi na jednego reprezentanta, no ale na poziomie stanowym jest każdy stan ma około 100, 200, 200, 300 przedstawicieli, tak, także kongres sam w sumie, no to ma mniej niż 500 osób, ma ponad 500 osób, no bo dochodzi jeszcze 100 senatorów, no ale każdy stan się sam rządzi, tak, także to są, można to powiedzieć, takie województwa samorządzące, tak, także to jest w ten sposób. No i te sprawy odszkodowawcze, no to są regulowane na poziomie stanów. No bardzo często są jakieś błahe sprawy, no i prawnicy liczą na jakieś, można powiedzieć, na wygranie w totolotka, no bo tak jak na pewno słyszeliście o tych idiotycznych odszkodowaniach z McDonald'sa, kiedy kobieta wzięła ciepłą Coca-Colę, kawę czy gorącą kawę, włożyła sobie do kroku między kolana, ścisnęła ją, to oparzyło, no jakoś tam oparzyło, no i później ława przysięgłych dała jej tam kilkanaście milionów, no bo mają kogo ukarać, no i to jest ta makabra systemu prawniczego. No i dobra strona systemu prawniczego, że po prostu ludzie, jeżeli czują się jakoś poszkodowani, no to mogą zakładać sprawy, no ale to przeradza się bardzo często w jakieś tam idiotyzmy. No i ten system na dzień dzisiejszy to jest ostatnie, co Ameryka potrzebuje, żeby po tej panice 19, Wuhan 19, żeby ten system się zaczął rozwiązywać problemy prawnicze, no bo to będzie duży wpływ na całą ekonomię. Sprawy już są zakładane przeciwko uniwersytetom, przeciwko różnym rzeźniom, nierzeźniom, fabrykom i tak dalej, firmom transportowym, firmom samolotowym, przewoźnikom, no wszyscy chcą skarżyć wszystkich, tyle tylko gdzie jest ta wina, tak? Prawnicy atakują, czy tam przekonują polityków, żeby zaczęli zmieniać prawo, no ale to trudno zmieniać prawo wstecz. Starają się zmieniać też przepisy ubezpieczeniowe, no bo w wielu miejscach te polisy ubezpieczeniowe wyłączają właśnie wypadek pandemii. I to wszystko zmienia, to nie odejdzie, tak te sprawy nie odejdą, no ale też nie rozmyją się w powietrzu. No, lewacy mówią, że biznesy po prostu wykorzystają to dla ich własnego dobra, no ale większość jednak normalnych ludzi rozumie, że jakieś dramatyczne zaniedbania czy dobrowolne działanie jakieś takie szkodliwe, no to powinno być ścigane, no ale jeżeli wszystko jest robione według przepisów państwowych czy stanowych, no to w zasadzie trudno skarżyć i to powinno być postawione taka właśnie linia, że jeżeli biznesy robią to, co powinny według przepisów, no to nie powinny być żadne sprawy zakładane, czy sprawdzane, czy nawet rozpatrywane. Większość biznesów jednak wie, że ma taki bodziec, żeby nie zachowywać się dosyć nieroztropnie, czyli nie zaniedbywać, tak? No bo to jednak i klienci to widzą, i prasa, i tak dalej, i tak dalej. Także dużo biznesów rozpisywało się w gazetach, czy w telewizji, czy ogłaszało, że przepraszam, co oni robią w tym celu, żeby usprawnić czy sprzedaż, czy bezpieczeństwo swoich własnych ludzi.
Kongres może, nie może za dużo ingerować w te Stany, ale może zrobić pewne prawa. No, była podobna sytuacja taka 20 lat temu, kiedy było to tak zwane Y2K, czyli year 2000, czyli dużo w tym czasie wszyscy się szykowali na to, że tam będą żelazka się wyłączały, łańcuchy z rowerów spadały 1 stycznia 2000 roku, tylko dlatego, że komputery, dużo komputerów robionych 20-30 lat wcześniej, to pamięć była tak bardzo mała, że każdy bit, każdy byte, no jeżeli wiecie, to wiecie, jak nie wiecie, to powinniście się zorientować, no ale te telefony, które każdy dzisiaj ma w ręku, no to one na dzień dzisiejszy, no to one mają więcej, 100 tysięcy razy więcej pamięci niż Apollo, co latało na Księżyc, także, że komputery w tamtym czasie, to każda drobinka informacji była na wagę złota i dlatego złota. Ton złota. I dlatego na 2000 Y2K, no to jak programowali, to nie programowali na cztery liczby, cyfry, tylko na dwie, czyli jeżeli był 1977, 78 i tak dalej, to 1999, no to był tylko rocznik 99, ale jak się wracało do 00, to komputery miały się rozpadać i to wszystko było tylko dlatego, żeby oszczędzić te parę bitów, parę bajtów. No to kongres wprowadzał prawo, które właśnie pozwalało na to, że firmy tam nie byłyby skarżone, jakby coś gdzieś jakoś się coś stało. No z tego względu, że prawnicy już się zahaczali. No i podobna sprawa jest z tym panika 19, COVID-19. Też powinni coś wprowadzić, żeby jednak te małe biznesy nie były zatłuczone. Były najróżniejsze precedensy, gdzie kongres wspomagał małe biznesy, no bo co ma zrobić taki powiedzmy fryzjer, czy tam, gdzie robią paznokcie. Duże firmy nawet w Ameryce często dochodzą do jakiegoś takiego arbitrażu, żeby się dogadać z tymi, co zaskarżają, żeby tylko był spokój. No, to mniej więcej też widać było z tymi oskarżeniami przeciwko najróżniejszym parafiom katolickim. Debile prawnicy przychodzili do tych... No, były tam najróżniejsze przypadki, oczywiście zboczeńcy, no ale to zamiast wywalać ich na pysk, wyrzucać ich z kościoła lata temu, no to się uzgadniali, no i płacili odszkodowania. Policja o tym wiedziała, ludzie o tym wiedzieli, prawnicy o tym wiedzieli, no i tych bandziorów nie wyrzucali. No i podobna sprawa jest tak samo z dużymi kompaniami. Przychodzą jacyś ludzie, tam się skarżą i duża firma woli zapłacić odszkodowanie niż się ciągać po sądach. No i to jest ta właśnie niedobra sprawa, ale... Małe biznesy nie są w stanie bardzo dużo teraz pozamykało się, dużo ludzi negocjuje te czynsze za to, co płacą za restaurację, no bo czynsz, no to jest spora część wydatków, no ale ludzie nie pracują, ubezpieczenia nie pracują, tak. Także to, co jeszcze brakuje w Ameryce, no to właśnie tego, żeby dostać ten nóż w plecy od prawników wyspecjalizowanych w odszkodowaniach. Rząd musi się trochę wziąć, jest OSHA, no to jest Occupational Safety Health Administration, czyli to jest Ministerstwo
zdrowia i można powiedzieć bezpieczeństwa pracowniczego. No to jest takie bezpieczeństwo, higiena pracy. Ja nie wiem, jak to tam w Polsce BHP, no to tam na niskim poziomie, ale nie wiem, co jakie tam ministerstwo to reguluje. No ale jeżeli oni dadzą jakieś takie praktyczne przewodniki i pokażą, co jest robione, co powinno być robione, no to wszystkie te biznesy powinny być wyłączone właśnie z odpowiedzialności tej prawnej. To musi być jakaś postawiona taka ściana, że te małe biznesy czy średnie biznesy nie mogą być zaskarżane. No bo też jednych z biznesów, które już starają się skarżyć, no to są rzeźnie, które tam produkują te mięso, no to boją się, że jeżeli coś się stanie, no to pójdą z torbami, a przecież oni żywią dziesiątki, setki milionów Amerykanów, także tego rodzaju firmy, nawet jeżeli są jakieś tam 1 na 1000, czy 1 na 10 tysięcy, czy 1 na 100 tysięcy jakichś przypadków, no to nie z ich winy, tak, no bo to jest najważniejsze, że te biznesy idą krok w krok za tym, jakie są przepisy, no i za dużo, no dopóki nie ma właśnie złego, dobrowolnego działania, czy jakiegoś dramatycznego zaniedbania. Także kasa jest dla bandziorów prawniczych. Cała reszta Ameryki teraz stara się, powiedzmy, wskoczyć z powrotem w cały ten rytm. Wolniutko to powoli idzie. Ludzie ciągle, jak się idzie na ulicy, no to kiedy się mijają, no to niektórzy zakładają maski albo wchodzą gdzieś na ulicę, schodzą na ulicę, wchodzą w krzaki. No jest to może nie tyle smutne, co jest dramatyczne. Jest dramatyczne, ludzie naprawdę spanikowali, ale sytuacja ekonomiczna jest niewesoła. No, część ludzi, którzy dostaje te spore zasiłki w ramach tego, mówi że nie opłaca im się iść do pracy, no ale prawda jest taka, że w tych co tydzień muszą składać te zeznania, czy pracują, czy szukają pracy, czy jest możliwość, że będą pracowali. No jedno z pytań to jest takie, czy dzwonili do byłego pracodawcy, czy były pracodawca chce ich przyjąć, tak, że ludzie, którzy sobie planowali, że lato i jesień i zimę spędzą na państwowym garnuszku, no to jednak państwo mimo wszystko, że jest bałagan i nie wiedzą ci biurokraci, co robią, no to państwo jednak nie będzie płaciło w nieskończoność i cała ta gospodarka, jak teraz znowu się ruszy z ożywieniem, no to stanie. Jest też nadzieja, że w 2020 roku, w 2022 ludzie po prostu wywalą tych polityków na pysk, wszystkich tych panikarzy i tych ludzi, którzy kompletnie nie zwracali uwagi na ekonomię, na gospodarkę, na ludzi, tylko jakieś wyobrażone chorobowe sytuacje. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzin-dzin o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, zdemonetyzowanego filmiku.